Co byś napisał na pasku w telewizji? Marcin Gorta został mistrzem NBA. Czego zdecydowanie nie możesz sobie odmówić? Słodkiej herbaty. Czy służba wojskowa powinna być znów obowiązkowa? Jak najbardziej. Uważam, że wegańskie jedzenie jest... słabe. Dlaczego na mieście nie widać małych gołębi? A są małe gołębie? W jakim najdziwniejszym miejscu spałeś? Potrafię zasnąć wszędzie. W każdej chwili, w każdym momencie. Nawet na światłach, na czerwonym świetle w aucie potrafiłem zasnąć. Gdy byłem mały, myślałem, że... że mój wzrost to jest przekleństwo. Jakie masz hasło do maila? Nie wiem. Kim była twoja pierwsza miłość? Zwykłą dziewczyną ze szkoły. Czy masz znajomych homo sapiens? Tak. Jeśli nie teraz, to kiedy? No, prawdopodobnie nigdy. Z czego mógłbyś prowadzić szkolenia? Z pewności siebie. Jak pachną hipsterzy? Jak woda od tych hot dogów. Czy zero jest, czy zera nie ma? Jest. Od jakiej głębokości kończy się patelnia, a zaczyna się rondel? Nie mam pojęcia. Gdybym mógł być dniem tygodnia, to byłbym... piątek, piąteczek, piątunia. Jeżeli obszedłeś jezioro, to jezioro zostało... okrążone. Na grubym czy na cienkim? I łagodny, ostry czy mieszany? Na cienkim. Ostry. Na czym zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze? Na myciu aut. Jak umarło Morze Martwe? Morze Martwe nie umarło. Najlepszy wiek do zaślubin to... kiedy jesteś na to gotowy. W mojej lodówce zawsze jest... coś słodkiego. Czy łysi powinni myć głowę szamponem czy mydłem? Niech się lepiej po prostu myją, nie ma znaczenia. A jak nazywa się samiec Biedronki? To pytanie. Kiedy i co zrobiłeś dobrego? Ostatnio umyłem całą kuchnię mamie. Czy jabłko Adama byłoby dobre dla wegetarian? Jak najbardziej. Gdybyś miał wypowiedzieć ostatnie przesłanie do świata, a potem zniknąć, to co by to było? Idźcie po rozum do głowy.